Jesteśmy po czwartej w tym sezonie rundzie Motul Reliant Cup 2015. Myślę, że rundę możemy uznać za bardzo udaną. Udało nam się przygotować jak zwykle dwie trasy o łącznej długości tam 8 km z niewielkim haczykiem. Trasa w większości asfaltowa, troszeczkę betonu. No i nie mogliśmy się oprzeć pokusie, musiała być ta wisienka na torcie, dołożyliśmy tam jakieś 500-700 metrów szutru, licząc na to, że aura wytrzyma, i udało się. Rano troszeczkę wystraszył nas deszcz, natomiast po tych porannych opadach pogodziło się, trasa obeschła, nie mieliśmy kłopotów z szutrem, z utrzymaniem jakości nawierzchni. Załóg na starcie mieliśmy około 60. W większości udało się ukończyć rajd. Nie, na całe szczęście obyło się bez jakichś poważniejszych incydentów. Kilka uszkodzonych samochodów, bez ofiar w ludziach. To wszystko. Dzisiaj było bardzo ciekawie. Zaczęliśmy dzień od ulewy. Cały bagaż był naprawdę mokry. Same błoto, kałuże. Było ciekawie. Walczyliśmy o przetrwanie, jak to już ustaliliśmy. Potem nagle na drugiej pętli zrobiło się całkiem sucho i co ciekawe, z każdym pętlą było coraz gorzej, mimo tego, że było słońce i to wszystko przeschło. To były takie momenty, że na babuszy zwłaszcza, że zostało wyniesione błoto i się ślizgaliśmy, ale trasy były fajne, bo były naprawdę takie partie techniczne, co nam bardzo odpowiada. I był też taki szybki odcinek na głównej płycie, gdzie między tymi balotami tam trzeba było polatać trochę po tym pasie i no było ciekawie. No, gdzieś... Było ciekawie i tak do końca nie wiedzieliśmy, bo wyniki były różne i nie mieliśmy super czasu z tego powodu, że troszeczkę niestety opony nie trzymały i rzucało nas na jakieś drobne przeszkody, które to na naszych czasach widać, że jest tam parę takich drobnych usterek, które dzięki właśnie powiedzmy nietrzymaniu opon się zdarzyły, no, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni, bo nie spodziewaliśmy się do końca, że wygramy, tak naprawdę patrzyliśmy z pewną dozą niepewności, bo tak. No. Świetna, trasa była dzisiaj rewelacyjna. Co prawda nie szło nam tak, jakbyśmy chcieli, niemniej jednak trzecie miejsce i tak jest super wynikiem. Pierwsza pętla, na której właśnie narobiliśmy najwięcej błędów, to była pierwsza pętla, kiedy ta pogoda, kiedy nawierzchnia była jeszcze mocno, mocno właśnie przybrudzona, ubłocona, to tak, ona nam sprawiała najwięcej kłopotów. Wydawało mi się, że zawsze takie warunki są dla mnie, że to jest coś, gdzie mogę zyskać ten czas. No niestety dzisiaj sprawiało mi to sporo problemów i tam najwięcej straciłem. Muszę bronić swojego liderowania, bo jeszcze liderujemy w Fucharze, także jak najbardziej szykuję się na kolejną rundę, która będzie we wrześniu. Jestem pilotem Patryka Ścieszyńskiego. Patryk Ścieszyński generalnie woli warunki deszczowe. Natomiast jak zaczęło przysychać, wychodziło słońce, już było widać, że jednak te czasy są troszeczkę gorsze do naszych konkurentów. Ale wszystko poszło zgodnie z naszym planem. Zajęliśmy trzecie miejsce w klasie, ósme w generalce. Wszystkie trasy na każdej imprezie są fajne, są techniczne, są szybkie. Ja się generalnie uczę rzemiosła pilotowego i z każdej rundy na pewno wynoszę coraz większe doświadczenie. I uważam, że wszystkie tutaj rundy są naprawdę wymagające dla kierowcy, jak i dla pilota. Startujemy od zeszłego roku, kiedyś innym samochodem, tym samochodem od powiedzmy maja zeszłego roku. Zaczęliśmy niefortunnie, ponieważ na słynnym babuszu mieliśmy lekkie dachowanie. No i od tamtego czasu próbujemy przełamać ciągle bariery, no coraz lepiej to wychodzi, także coraz bardziej odczarowany jest ten Reliant dla nas. Ale trzeba przyjeżdżać, jeździć i się wjeżdżać dalej w auto, bo to na pewno dużo pomoże. Przede wszystkim były warunki inne, były warunki mocno odbiegające od pozostałych rund, czyli był deszcz, było błoto. Do tej pory nie było takich warunków w tym sezonie, także ciężko, jeśli chodzi o nawierzchnię, o utrzymanie się tego
szybko na próbę. O tak. Bardzo właśnie trudno było teraz zwyciężyć. Bardzo wyrównany poziom, że tak powiem. I no, liczyła się jakby precyzja, myślę, prowadzenia auta przy tych warunkach, co były dziś. Pogoda była bardzo zmienna, tak jak mówię, rano padał deszcz, zapowiadało się, że będzie bardzo mokro, ale potem pojawiło się słońce, zaczęło przesychać, zmieniły się diametralnie warunki. Samochód ma pod maską silnik, który ma moc 460 koni, 630 Nm. Zbudowany jest przez firmę RaceRent, jest autem bardzo niezawodnym, praktycznie jeździmy już drugi sezon i nic się nie dzieje z tym samochodem.